Dobry wieczór, Łukasz Pawlik, Piłkarski Salon. Dzisiaj moim gościem Łukasz Cieślewicz, zawodnik drużyny. I tu będzie teraz połamanie języka Wikingur Gotha. Dobrze mówię? Dokładnie Wójcingur Gotha, także nie Wójcie. było źle. Dobry wieczór, witam cię serdecznie, Łukasz. Dobry wieczór. Tutaj jesteśmy w dziwnych czasach. Jest tutaj pandemia koronawirusa. W Polsce może pewnie troszeczkę bardziej dotyka to ludzi niż tam u was. Wy jesteście drugą ligą w Europie, która wystartowała już właśnie w tych realiach. Pierwsza była Liga Białoruska. Teraz wystartowała w miniony weekend wasza. Odetchnąłeś z ulgą, że w końcu można powąchać zielonej murawy i kopać już piłkę? Tak, jak najbardziej. No już... Już te takie treningi indywidualne to już trochę zbrzydły nam, więc fajnie było wrócić na boisko całą grupą, potrenować, pograć parę sparingów i nareszcie rozpocząć sezon, więc na pewno stęskniliśmy się bardzo za tym, więc fajnie było zacząć. Niestety dla nas nieudanie, ale i tak to była przyjemność, żeby ruszyć sezonem. Dodajmy, tutaj zremisowaliście w pierwszym meczu bezbramkowo. Jak generalnie ten mecz wyglądał? Bo ja szczerze mówiąc szukałem tutaj informacji na ten temat, szukałem nawet tutaj stron farerskich, znalazłem różne inne informacje o bankach, o tym jak to wygląda tutaj w tym kraju, ale akurat skrótu nie mogłem z tego meczu znaleźć. Nie no, wszystkie statystyki przemawiają za nami co do tego meczu i też jest taka moja opinia, że byliśmy lepsi. No, nie udało nam się strzelić bramki i z tego co pamiętam to chyba mieliśmy 22 sytuacje czy 22 strzały w kierunku bramki, bo oczywiście wszystkie nie były celne, ale w kierunku bramki, więc na pewno byliśmy lepszą drużyną, więcej sytuacji mieliśmy do strzelenia bramek, ale no, nie udało się, tak to czasami na inauguracji jest, po takiej długiej przerwie. Widać, że jeszcze nam czegoś brakuje, także no ale myślę, że w następnym meczu już będzie lepiej, już nie będzie takiego hamulca, można powiedzieć, i ten mecz wygramy kolejny. Dodajmy, to był twój debiut w miniony weekend tutaj w nowych barwach, bo zmieniłeś tutaj klub na początku tego roku, prawda? Tak jest, zmieniłem klub, więc to też takie troszkę specjalne uczucie, bo po 9 latach B36 zmiana otoczenia, ale jak wychodzę na boisko, to już nieważne dla kogo gram i z kim gram, to wychodzi się po to, żeby wygrać, więc ale na pewno troszkę specjalne uczucie było. Właśnie, jak tutaj wyglądały przygotowania tutaj właśnie do tego startu tej ligi? Trenowaliście na samym początku w swoich domach, w mieszkaniach? Jak to generalnie wyglądało? Jak w ogóle, jakie obostrzenia były na Wyspach Owczych względem właśnie tej pandemii, która funkcjonowała? Nie, no my od początku koronawirusa to mogliśmy trenować, tylko to było w mniejszych grupach, czyli my przyjeżdżaliśmy na treningi po czterech zawodników, pięciu czasami, i trenowaliśmy w tych samych grupach, bo jeżeli ktoś by złapał tego koronawirusa, no to wtedy by oczywiście nie musiała iść cała drużyna, tak? Także na kwarantannę tylko czterech zawodników, więc staraliśmy się ograniczyć jak najbardziej te kontakty między sobą, więc trenowaliśmy po czterech, pięciu, ale to wiadomo, to nie jest taki typowo trening piłkarski, bardziej indywidualny, więc pierwsze 2 tygodnie było ok, no ale już później to już ta motywacja była troszkę gorsza, bo wiadomo, no, gra się w piłkę po to, żeby grać mecze i trenować z całą grupą, więc to był dosyć ciężki okres, ale samo to, że mogliśmy trenować i utrzymać tą formę fizyczną, to dla nas był duży plus, więc nie straciliśmy nic, praktycznie wchodząc teraz w pierwszy mecz ligowy, wyglądamy praktycznie tak samo fizycznie, jak na początku sezonu miało być, także ale trenowaliśmy w małych grupach od samego początku aż do teraz. No teraz 3 tygodnie ostatnie, no to wiadomo, to już były treningi z całą grupą, sparingi i teraz pierwszy mecz. Czyli u was nie było tak, że musieliście czasami trenować tylko w domu? Zazwyczaj tutaj te małe grupy były, bo ostatnio słuchałem wypowiedzi Bartosza Bereszyńskiego we Włoszech, że trenował w domu i kilka szklanek poszło przy tych treningach. Tak, nie, no u nas takiego czegoś nie było. No oczywiście u nas też nie było takiej pandemii w takiej skali, więc u nas udało się to dosyć szybko skontrolować i nie było takiego dużego problemu, więc wiadomo, jeżeli by było
rosłyby te zachorowania z dnia na dzień coraz bardziej, no to wtedy trzeba byłoby pewnie odpuścić te treningi, ale na szczęście dla nas, jak i dla całego tutejszego społeczeństwa, wszystko szło w dobrym kierunku i mogliśmy trenować, więc no to na pewno tak jak mówię, dla nas plus, no bo tak jak mówisz, też czytałem wywiad z Breszyńskim, gdzie też mówił, że trenował tylko w domu, nie wychodzi z domu chyba przez 7 tygodni, jak się nie mylę, więc no to jest na pewno ciężka sprawa, przede wszystkim mentalna, ale też piłkarska, tak, no bo na pewno się na tym dużo straci, więc ale my tego tak nie odczuliśmy. Zastanawia mnie też jedna sprawa, bo tutaj wiadomo, wyspy owcze są w pewnym sensie uzależnione tutaj od Danii, bo to jest terytorium duńskie, jak się nie mylę. I czy tutaj ta decyzja, która z rządu duńskiego wyszła, że liga ma się zacząć też właśnie pod koniec tego miesiąca, czy to miało też wpływ na wyspy owcze, czy też po prostu wyspy owcze są kompletnie niezależne i tu była decyzja tylko i wyłącznie tutaj tego państwa, że wznawiacie grę? Jak to wyglądało? Wiadomo, dużo, dużo kwestii jest takich samych praktycznie na wyspach i kierują się troszkę duńskimi sprawami, ale no akurat w tym wypadku no u nas było troszkę inaczej niż w Danii, więc tutaj politycy praktycznie skierowali tylko na siebie wszystko i podejmowali decyzje w kierunku sytuacji naszej, więc ogólnie nie kierowaliśmy się zbytnio, co się dzieje w Danii, co robią Duńczycy. Skupiali się politycy tylko i wyłącznie na wyspach owczych i te zaostrzenia, które były, no to były w kierunku oczywiście naszym, a nie duńskim. W trakcie tych zaostrzeń, które były wprowadzone u was w kraju, czy były wyludnione ulice, czy raczej życie się toczyło normalnie i tylko osoby, które były chore, to oczywiście były na kwarantannie? Nie, oczywiście było odczucie, że coś jest nie tak, bo jak ja na przykład jeździłem na treningi, to widziałem, że osób jest bardzo mało na mieście. No wiadomo, zawsze ktoś wychodził na jakieś spacery czy coś. No u nas na wyspach akurat jest dosyć łatwo się odizolować od społeczeństwa, bo jest dużo gór, dużo szlaków, więc u nas jest ta możliwość wyjścia, ale takie centrum handlowe, jakieś indywidualne sklepy, to były pozamykane, tylko oczywiście spożywcze, supermarkety były pootwierane, ale reszta przez jakiś czas była pozamykana, więc można było odczuć, że coś się dzieje, tak? Ale ludzie ogólnie do tego podeszli dość spokojnie, więc nie było takiej, nie było też takiej paniki. Wszystko było na spokojnie i wiedzieliśmy, że jeżeli będziemy się stosować do tych zaleceń, no to jest tylko kwestia czasu, aż będzie lepiej. No i się okazało, że akurat jest lepiej, więc ale na pewno szło odczuć to, że koronawirus też no, w sumie dotarł na wyspy owcze. To były najdłuższe przygotowania do nowego sezonu w twojej przygodzie, karierze tutaj na Wyspach Owczych, czy już kiedyś miałeś dłuższe? Jak to wyglądało? Nie, no zdecydowanie to były najdłuższe przygotowania. My już rozpoczęliśmy przygotowania praktycznie w grudniu 2019 roku, więc trenowaliśmy dość długo i czekaliśmy z niecierpliwością na ten pierwszy mecz w sezonie. No i wszystko się A to jeszcze przedłużyło, czekaj, to więc jeszcze trenowałeś w poprzednim klubie, czy już byłeś nie, z nowym nie, klubem? nie, ja już byłem z nowym klubem, także dostałem pozwolenie na trenowanie z nimi, mimo tego, że miałem kontrakt jeszcze B6 do końca roku, ale oni też rozpoczynali przygotowanie do nowego sezonu, no to normalne, że z nimi nie trenowałem, jak wiedzieli, że od 1 stycznia i tak mam kontrakt w nowym klubie, więc tutaj nie było żadnego problemu. Ale tak jak mówię, no na pewno to były najdłuższe przygotowania, w sumie też najcięższe, ale pod względem może mentalnym bardziej niż fizycznym, bo akurat udało się przygotować naprawdę bardzo dobrze do sezonu przez te wszystkie tygodnie, miesiące, ale mentalnie to się na pewno jakoś odbiło, ale teraz wracamy do normalności. Przygotowując się do rozmowy z tobą, pierwsze to sobie pomyślałem, kurczę, Łukasz zmienił klub i zrobił krok w tył, zamienił B36 właśnie na Wikingur,
Ale potem, jak tak sobie spojrzałem, to w sumie ten twój nowy klub to jest młody, bo to jest rok chyba 2007-2008, data powstania, i patrzę już w tym czasie dwa mistrzostwa kraju i jeszcze kilka razy dojście do Pucharu Wyspowczych, więc tu w sumie jest to drużyna, która ma potencjał. Tak, to jest drużyna, która w sumie połączyła się, są dwa lokalne kluby, która wcześniej nazywała się GWI Gotha i jeszcze LUF Lorwik, to są dwa miasteczka praktycznie obok siebie, dzieli ich tylko tunel, można też przejść przez górę praktycznie do nich, więc oni w 2008 roku się połączyli, więc ale wiadomo, że to większość chłopaków to grała właśnie w tym klubie Giełi, który też zdobywał jakieś mistrzostwa i sukcesy, więc to jest dość szanowany klub na Wyspach, więc nie powiedziałbym, że zrobiłem jakiś krok do tyłu. Na pewno nowe wyzwanie, a jak to będzie, no to zobaczymy pod koniec sezonu, czy okażemy się lepsi od B36, czy nie. Także, ale na pewno klub, który jest ceniony i tak jak mówisz, dużo już sukcesów odnieśli, więc po ostatnich dwóch sezonach dość nieudanych dla nich, no to na pewno chcieli się wzmocnić teraz w tym sezonie, żeby wrócić do czołówki i mam nadzieję, że tak będzie. Jaka jest twoja rola w nowym klubie? Czy jesteś nadal napastnikiem, czy bardziej druga linia, rozgrywanie piłki? Jak to funkcjonuje? Jak to ma funkcjonować? Ja już w sumie na takiego ofensywnego pomocnika już gram dość długo. Także gdzieś tak od 14, 13 roku gram właśnie na tej pozycji i tak samo jest w nowym klubie. Akurat mam trenera, który ze mną w B36 w 2015 roku zdobywał mistrza, więc to też przyczyniło się oczywiście do mojej decyzji. Więc wiem, że wystawiam je na takiej pozycji, na której chcę grać i gdzie najwięcej dam drużynie. Tak? Także na pewno to są pozycje ofensywne i bardziej na takich dziesiątkach pozycji albo rozgrywający pomocnik. Widziałem zdjęcia, jakie wrzucałeś na Instagramie, czy też widziałem też z klubu zdjęcia. Stadion wasz to jest naprawdę w fajnym położeniu. Widoki w okolicy, te góry, to robi wrażenie. Tak, jak najbardziej, jak najbardziej. Tam. Na pewno jako klub to oni się rozwinęli w ostatnim czasie, bo na przykład tej trybuny, która teraz jest, na początku jak przyjeżdżałem na wyspę, jej nie było, więc była tylko banda dookoła i tyle. Także na pewno się jakoś ten klub rozwinął. No też możliwe, że przez te sukcesy, które zdobywali w ostatnich latach, więc ale tak jak mówisz, fajne położenie. Jedynym minusem jest to, że jak są sztormy, no to na pewno też to odczuwamy na boisku. No teraz chyba troszeczkę bardziej na północ Wyspowczych się przeniosłeś. Właśnie nie wiem, przeniosłeś się, przeprowadziłeś się, czy mieszkasz dalej w stolicy? Jak to wygląda? Mieszkam cały czas w stolicy. Nie chcieliśmy za bardzo z żoną zmieniać wszystkiego, otoczenia, mieszkania i tak dalej, więc postanowiliśmy, że zostaniemy w Torszał. Córka niedawno co rozpoczęła pierwszą klasę w szkole, więc nie chcieliśmy od razu za dużo zmian w życiu praktycznie robić, więc ja dojeżdżam na treningi, ale to jak dla mnie to nie jest duży problem. Więc życie praktycznie mamy takie same, jak mieliśmy, tylko że klub się zmienił. No tutaj jakie cele są przed waszym zespołem postawione? Czy macie już tutaj takie cele, żeby zdobyć mistrzostwo znowu po kilku latach przerwy? No wiadomo, każdy ten klub, który liczy się w czołówce, no to marzy o tym mistrzostwie. Także no my też mamy taką nadzieję, ale wiemy też, że są inne kluby, które też o tym marzą, więc nie będzie, na pewno nie będzie łatwo, ale no plan minimum to jest na pewno europejskie puchary. Jak tam dotrzemy, no to już swoją drogą, czy to będzie przez Puchar Ligi, czy przez Ligę, ale na pewno puchary, no to jest plan minimum. Jeżeli tego nie zdobędziemy, no to można powiedzieć, że nie odnieśliśmy sukcesu w tym sezonie, ale wiadomo, no zawsze się marzy o mistrzostwie, także też idziemy w tym kierunku, ale też musimy zaakceptować, że dużo zmian na ten sezon jest w klubie, nowy trener, nowy styl gry, nowi zawodnicy, więc to też może troszkę dłużej potrwać niż w innych klubach, więc które już grają w takim systemie, czy z takimi zawodnikami przez parę lat.
Więc też jesteśmy cierpliwi i staramy się z meczu na mecz jakiś ten progres robić i zobaczymy, jak to będzie. Ale na pewno chcemy jak najwyżej skończyć w tej tabeli i na pewno mistrz by nas satysfakcjonował, ale na pewno będzie ciężko, więc zobaczymy. Musimy wyjść na każdy mecz i starać się wygrać i zobaczymy. Pamiętam jeszcze, jak kiedyś rozmawialiśmy kilka lat temu, to była mowa o tym, że może zmienić obywatelstwo na farerskie. Czy tutaj ten temat już został poruszony? Czy jest jeszcze szansa, że może zagrać w reprezentacji? Bo nie ukrywajmy, no ty uchodzisz na Wyspach Owczych za gwiazdę tutaj tej ligi. Były takie przystawki do grania w kadrze i to już było parę lat temu, ale niestety wtedy nie wyszło niektórych spraw, nie można było obejść, wiadomo, tak jak wspomniałeś wcześniej, wyspy podlegają pod Danię, więc akurat co do tych decyzji, to wszystko musi też przejść przez Danię, więc nie było tak łatwo, więc wtedy się nie udało. No i praktycznie po tych latach, gdzie już grałem, to praktycznie odpuściłem tą kwestię, grałem dla reprezentacji, no ale wiadomo, gdybym miał taką możliwość, no to na pewno bym chciał zagrać. Aczkolwiek teraz wiem, że lata akurat nie są korzyścią dla mnie, więc na pewno byłoby ciężej, ale na pewno bym się podjął takiego wyzwania. Ale tak jak mówię, no odpuściłem troszkę, bo wtedy nie wyszło, więc a to nie jest złożenie akurat jednego papierka, to trzeba naprawdę dużo wysiłków to włożyć i tyle czasu, ile ja spędziłem w 15 roku na składanie tych papierów, tak szczerze mówiąc, nie chce mi się przechodzić przez to jeszcze raz. Jak sobie sprawdzałem tutaj właśnie na narodowości na Wyspach Owczych, to wiadomo, najwięcej jest tutaj rodzimych rodaków. Potem są Duńczycy i zdziwiło mnie jedno, że aż 0,2% to jest chyba czwarta, piąta ludność właśnie w kraju, to są Polacy. Tak dużo Polaków jest na Wyspach? Rzeczywiście, powiem ci szczerze, że ja ogólnie nie mam jakiejś takiej dużej styczności z Polakami. Oczywiście paru tam znajomych mam, ale wiem, że przyjeżdża dużo Polaków na okresy do pracy, czyli czasami jest to 3 miesiące, miesiąc, dwa, także są takie firmy, które ściągają Polaków, którzy pracują i później wyjeżdżają do Polski na jakiś czas i wracają z powrotem, więc rzeczywiście jest ich dość dużo z tego, co słyszę, bo tak jak mówię, kontaktu jako tako nie mam z nimi, więc no wiadomo, u nas życie toczy się troszkę inaczej, także ja żyję bardziej piłką, więc też nie mam zbytnio czasu, żeby się spotykać z kimś, tak, także ale rzeczywiście jest ich w sumie coraz więcej. Przypuszczam, że z roku na rok jest ich coraz więcej. Pandemia pandemią, to jest wiadomo też niebezpieczne, ale też czytałem, że Wyspy Owcze to kraj wulkaniczny. Czy z tego względu są jakieś niebezpieczeństwa właśnie ze względu na te wulkany? Nie. Tu nie Nikt u trzeba się nas. niczego obawiać. To jest bardziej jak Islandia i gejzery jakieś, czy to w tym Ta, klimacie? nie. U nas ogólnie, z tego co wiem, no to nie ma takich aktywnych żadnych wulkanów, więc to musiało się wziąć z jakiejś historii, więc jak te wyspy może powstały, ale teraz nie ma takiego czegoś, czyli do, no wiadomo, na Islandii jest ich pełno, więc tam mogą być problemy z tym i były, także, ale na wyspach to nie grozi. Najpopularniejsza dyscyplina sportu na wyspach to piłka nożna. A zainteresowało mnie jedno, że są też wyścigi łodzi wiosłowych. Możesz coś więcej o tym powiedzieć? Co to Wiesz co, jest? ja się osobiście się nie interesuję tym. Oczywiście widziałem czasami w wiadomościach, czy na żywo, nie pamiętam, czy nawet byłem może za dzieciaka jeszcze, jak mieszkałem na wyspach, może byłem obejrzeć. No ale oni mają takie swoje specyficzne łodzie tutaj na wyspach, których myślę nigdzie na świecie nie ma. Więc no i to jest tak jak praktycznie jak wioślarstwo. No, są dyscypliny, gdzie jest po 5, po 10 w tej właśnie łodzi i w sumie się ścigają, także tak to wygląda. Tylko to Jest chyba nie dosyć jest mało tej łatwe, doby. bo pogoda na wyspach to jest też zmienna. Jest nawet podobno takie powiedzenie, że w ciągu 5 minut jest w stanie się zmienić o 180 stopni, więc tutaj Tak zastanawia jest. mnie to, jak tutaj właśnie te wyścigi łodzi wiosłowych Tak, funkcjonują. akurat te wyścigi zaczynają w takim okresie, gdzie jest w miarę
stabilnie, jeżeli chodzi oczywiście o wiatr. I to jest największą przeszkodą do tego, więc jak się nie mylę, to oni przeważnie ruszają gdzieś właśnie w maju jakoś i wtedy pogoda już nie ma takich sztormów, nie ma takich wiatrów, więc spokojnie można pływać i się ścigać, więc a tak jak mówię, oni nie mają zbyt dużo zawodów, jak się nie mylę, to jest tylko 7 na rok, więc oni dosyć późno zaczynają i dosyć szybko kończą, więc a wiadomo, jak jest zła pogoda, no to zawsze można przełożyć na dzień wcześniej, dzień później, także to jest takie bardziej mobilne, można to w każdej chwili termin zmienić, więc ale tak jak mówię, już teraz przeważnie w maju, od maja gdzieś do lipca, sierpnia, no to już jest tak. Oczywiście co do wiatru, nie mówię już o słońcu czy tam deszczu, ale co do wiatru jest bardziej stabilnie. Wracając do piłki nożnej, wizualizujesz sobie jakoś tutaj ten sezon? Nie wiem, pod względem zdobytych bramek, asyst, jakichś sukcesów indywidualnych? Wiesz co, zawsze jak nieważne w jakim klubie grałem, zawsze patrzyłem pod zespół, więc nigdy nie interesowały mnie indywidualne jakieś cele. No wiadomo, zawsze chcę się strzelać jako ofensywny zawodnik, chcę się strzelać jak najwięcej bramek, jak najwięcej asystować, ale dla mnie najważniejsze jest zwycięstwo drużyny i wychodzę na boisko po to, żeby drużynie pomóc. A w jakim stylu, czy ja strzelę, czy podam, czy ktoś inny strzeli, to już jest dla mnie nieważne, więc nie mam jakiegoś takiego osobistego celu, ale no wiadomo, no zawsze te bramki, asysty jako ofensywny zawodnik się liczą, więc to mam zamiar w tym sezonie robić, więc jakoś to mogę sobie wizualizować, ale tak, żebym powiedział, że chcę strzelić 15 bramek i mieć 15 asyst, no to tego akurat nie mam, bo przeważnie jest tak, że jak właśnie za bardzo się czasami chce, no to wtedy czasami nie wychodzi. Tak, ambicja potem pocina troszeczkę skrzydła właśnie, ale chciałem też zapytać, bo gdy rozmawialiśmy tutaj, ostatnio się umawiając tutaj właśnie na tę rozmowę, to też mówiłeś o tym, że śniegi zapowiadane były na ten weekend. Czy spadł śnieg? Był śnieg, spadł śnieg, ale to były naprawdę małe opady, więc nie przeszkodziły nam w graniu, więc w górach wiadomo, troszkę więcej tego śniegu było, bo jak jechałem na drugi dzień na trening, to przez parę gór muszę przejechać, więc tam trochę śniegu było, ale co do grania nie było żadnego problemu. Tutaj właśnie wasz stadion mieści 1600 miejsc, tak to przedstawia Wikipedia. Czy on jest wypełniany w komplecie, czy jak to generalnie wygląda? W ogóle jak to wygląda w tych czasach teraz? Czy stadiony są całkowicie zamknięte, gracie bez kibiców, czy kibice mają jakiś wstęp, mogą gdzieś oglądać, nie wiem, w barach, czy jak to funkcjonuje? Czy już sytuacja się ustabilizowała, czy jeszcze są jakieś obostrzenia w tym kierunku? Sytuacja się ustabilizowała, ale cały czas mecze odbywają się bez publiczności. Myślę, że to w przeciągu 2-3 tygodni może się zmienić, ale na dzień dzisiejszy mecze są bez publiczności, tylko wstęp mają oczywiście służby tam różne techniczne, jak i ochroniarze, żeby dopilnować tego, żeby nikt na stadion nie przychodził, bo wiadomo, na wyspach jest dość łatwo obejrzeć mecz, bo trybuny nie są dookoła całego stadionu, więc jest dość łatwo, można wejść sobie na jakąś górę czy coś i obejrzeć ten mecz, ale co do wejścia na trybunę czy w okolicy stadionu, no to nie ma takiej możliwości na dzień dzisiejszy, ale wszystkie mecze są transmitowane, więc każdy kibic może sobie obejrzeć w domu lub w barze, oczywiście, jeżeli są pootwierane, a z tego co wiem, są pootwierane, więc jest taka możliwość. Co jest też interesujące. Też prawa telewizyjne były sprzedawane na jakieś inne kraje? Docierały do ciebie takie informacje? Bo dzisiaj zaczęło się mówić o polskiej ekstraklasie, że są zainteresowania z różnych innych krajów. I czy właśnie też z racji tego głodu, bo wiadomo, jaki głód jest w całej Europie tutaj na piłkę nożną, czy też tutaj było zainteresowanie właśnie Wyspami Owczymi, Ligą Farerską? Tak, telewizja norweska wykupiła prawa do pierwszych 12 kolejek. I z tego, co wiem, to też zakłady bukmacherskie różne wykupiły, także zainteresowanie stało się większe. W Danii jeszcze, jak się nie mylę, jedna gazeta przez internet też puszcza jeden mecz w kolejce, więc
Więc zainteresowanie na pewno jest większe, ale tak jak mówisz, to jest spowodowane właśnie głodem piłki. Ludzie na żywo meczu praktycznie nie oglądali poza białoruską może ligą, więc to jest właśnie spowodowane tym. Ale no wiadomo, dla nas to jest jakiś plus i fajnie, że ktoś akurat w nieszczęściu praktycznie się zainteresował naszą ligą, więc fajnie. No tutaj poruszyłeś temat tak troszeczkę pokątnie zakładów bukmacherskich, to pozwolę sobie zapytać, czy orientujesz się może, jak właśnie wasze szanse na mistrzostwo są ocenione przez bukmacherów? Czy tutaj jesteście w tym topie, czy raczej środek tabeli, jak to jest pokazywane tutaj właśnie, jeśli chodzi o szanse u bukmacherów? Ja myślę, że często u bukmacherów jest tak, że patrzy się na poprzedni sezon, tak? Czyli my zajęliśmy, mój obecny klub zajął 5. miejsce w tamtym sezonie, więc na pewno nie jesteśmy w tej trójce, tak mi się przynajmniej wydaje, ale akurat nie wchodziłem na żadne takie strony też z powodu tego, że nie mogę nawet obstawiać ani nic, także zbytnio mnie to jakoś nie interesuje, więc. A tak jak mówię, takie obstawianie przed sezonem, no to wiadomo, że jest w sumie bez sensu, bo sezon oczywiście pokaże, kto jest lepszy i myślę, że akurat te 4-5 zespołów topowych, no to praktycznie co roku się liczą o mistrzostwo i tylko detale decydują, kto tego mistrza wygra, więc osobiście uważam, że nie jesteśmy daleko za czołówką, ale w bukmacherach przypuszczam, że na 4., 5. miejscu. Trafiłeś teraz do nowego zespołu i to jest generalnie zespół z miasta o podobnej wielkości jak twój były klub, czy to jest mniejsza mieścina? Nie wiem, bo... Nie, to jest malutka praktycznie wioska, można powiedzieć. Akurat bym powiedział, że tak z 2-2,5 tysiąca ludzi w samej tej Gocie i w okolicy, tak, to jest maks, ale zainteresowanie jest naprawdę duże piłką. Tam przychodzą na treningi oglądać. Wiadomo, też takie małe miasteczko też nie ma co robić, więc akurat trening to jest atrakcja dla nich, ale to jest małe miasteczko, ale zainteresowanie jest naprawdę duże i jak są jakieś takie mecze naprawdę na szczycie, to potrafią zrobić dobrą atmosferę i pamiętam nawet taki mecz, jak graliśmy tutaj w Torszał, jak jeszcze byłem w B6, to praktycznie nas na trybunach zdominowali, także na pewno fajny klub z fajną atmosferą. Cały czas patrzę tutaj za twoimi plecami, jak to słońce świeci i nie mogę uwierzyć. Jakbym tobie pokazał teraz, to u nas zmrok już taki, że praktycznie już do spania można iść. A u ciebie tak to słońce świeci i tak do której mniej więcej godziny tak to funkcjonuje, że macie tak jasno? No teraz, jeszcze teraz w tym okresie majowym, no to wczoraj jeszcze, jak się pamiętam, jak się kładłem spać koło 11, 12, to jeszcze było, nie było ciemno, było w miarę, dopiero się zaczynało robić ciemno, a są takie miesiące, gdzie praktycznie w ogóle się nie robi ciemno, więc czasami człowiek siedzi wieczorem, coś ogląda i nagle patrzy na godzinę, a tu 11, a tu ja jasno na dworze, więc akurat ta pogoda potrafi troszkę zgubić czasowo, więc ale to jest właśnie taki fajny okres na wyspach, gdzie pogoda wiadomo nie rozpieszcza, ale jest tak jasno, więc daje to jakąś dodatkową energię. Wiadomo, to już jesteś długi okres czasu na Wyspach Owczych, ale na początku były z tym problemy, żeby się do tego przyzwyczaić, względem tego, jak to było w Polsce? Znaczy, no teraz jak przyjeżdżałem drugi raz, bo jako dzieciak jak przyjeżdżałem, to na pewno to było zaskoczenie dość duże, ale jak już przyjeżdżałem w 2011 roku ponownie na wyspy, no to wiadomo, że wiedziałem w co praktycznie się pakuje, więc to już dla mnie jakieś tam zaskoczenie nie było. No ale wiadomo, no ta pogoda nie rozpieszcza, no trzeba się do tego przyzwyczaić. Dla niektórych nie jest to łatwe, aczkolwiek dla mnie to nie był wielki problem. Tak sobie myślę, że czasy pandemii to były czasy zdobywania nowych talentów. My tu na przykład w Polsce próbowaliśmy tutaj bawić się fryzjerów, bo nie wiem czy wiesz, ale wszyscy fryzjerzy pozamykani. Jak to wyglądało na Wyspach Owczych? Czy jakieś nowe talenty zrobiłeś tutaj w tym czasie, gdy nie można było grać, nie można było tutaj normalnie trenować, były tylko te grupki mniejsze? Tutaj jakiś nowy talent, nie wiem, gotowanie? Coś Nie no, nowego zebrałeś?
Wiadomo, że u nas też było praktycznie wszystko pozamykane, fryzjerzy, także no ja akurat przed tą całą pandemią już na krótko się goliłem, więc dla mnie to nie było coś nowego, nie musiałem tworzyć w domu. Ale wiadomo, więcej rzeczy się robiło w domu, których się na co dzień nie robi, więc no, jeszcze nie miałem tyle czasu z rodziną, jak teraz przez tą pandemię, więc Dzieci coś na pewno pozytywnego. szczęśliwe były. Dzieci Dzieci na pewno tak, szczęśliwe. jak najbardziej. No, wiadomo, córeczka troszkę po pierwszych tygodniach się już zaczęła nudzić. Starsza, która chodzi do szkoły, więc to też nie był taki łatwy okres dla niej, ale staraliśmy się w domu dużo, dużo rzeczy wspólnie robić i jakoś ten czas nam naprawdę szybko zleciał, muszę powiedzieć. Także trzeba być w miarę kreatywnym i wtedy ten czas jakoś leci. Ale tak jak mówisz, z gotowaniem to w sumie tak samo. Też z żoną i z córką robiliśmy jakieś niestworzone rzeczy, staraliśmy robić jakieś nowe dania, więc jak dla nas ten czas był dość korzystny i fajnie, że mogliśmy spędzić tyle czasu razem, bo wiadomo, jak jest piłka, no to tego czasu się ma mało i weekendy nie są wolne, też są zajęte przez wygranie meczy, więc no ale jednak powrót do piłki jest też fajny, więc nie narzekam, że już gramy, ale ten czas spędziliśmy jakoś w miarę dobrze, więc nie narzekamy. Tutaj teraz, jeśli chodzi o granie, to będziecie mieć w najbliższym czasie, no pewnie napięty kalendarz, czyli w najbliższych miesiącach przypuszczam, że jakieś odwiedziny do Polski to nie wchodzą w grę. No właśnie nie wchodzą. Mieliśmy taki plan, bo akurat w tym roku mój nowy klub nie grałby w pucharach europejskich, bo przeważnie ostatnie lata no to występowaliśmy w europejskich pucharach z B6, więc zawsze to lato było zajęte, więc teraz mieliśmy taką okazję i w sumie na szczęście nie zamówiliśmy biletów. Czekaliśmy troszkę dłużej niż normalnie, ale mieliśmy takie plany, żeby przyjechać do Polski, spędzić ten czas z rodziną, troszkę słońca. No ale wyszło jak wyszło, więc już niestety te lato dla nas odpada. No ale mówię, no jest w miarę dobrze. No, w piłkę gram, więc nie narzekam. Jeżeli nie mogę pojechać do Polski przez piłkę nożną, no to nie narzekam. Czego zatem tobie życzyć tutaj właśnie na ten najbliższy czas? Oprócz zdrowia oczywiście, bo trzeba pamiętać, że ty też w poprzednim sezonie, pod koniec poprzedniego sezonu kontuzję zebrałeś. Już rozumiem, że wszystko ok, już po kontuzji ani śladu. Tak. No to było w sumie w 2018, jak graliśmy europejskie puchary z Besiktasem w Turcji. Niestety dla mnie zerwałem częściowo więzadła krzyżowe, więc troszkę pauzowałem. Na szczęście obeszło się bez operacji, więc mogłem wracać do siebie samym treningiem i rehabilitacją, więc ale po tej kontuzji odpukać nie ma śladu, więc jestem w pełnym treningu, więc mam nadzieję, że teraz po tych przygotowaniach no to będę jakoś w gazie. Dobrze, super. To w takim razie życzę zdrowia przede wszystkim, to najważniejsze. No i także możliwości, żeby jednak można było przyjechać do Polski, żebyście nie mieli tutaj żadnych granic pozamykanych ani u siebie, ani u nas w Polsce i żeby wszystko w końcu wróciło do normalności, bo chyba tego sobie każdy życzy. Tak jest. Dziękuję bardzo i wszystkim też życzę zdrówka. Dzięki serdecznie za tą rozmowę. Wszystkiego dobrego. Dzięki bardzo.